Ogień, ogień pięknie usypiający, rozgrzewający. To jest ostatni godziny, nawet w tym wypadku minuty do położenia krzyża. Sfilmujemy jeszcze raz perspektywę. Marek pstryknął wyjścia kurtkę ty. Dzięki pochmurnej pogodzie ładnie widać jeszcze stojący krzyż. Dzisiaj mamy 14 listopada 2022 roku. Podejdziemy, zobaczymy. Ekipa uwija się przygotowuje krzyż do rozbiórki. Mamy jeszcze wiszący baner. Marsz Dmowski na zamek, który się odbywa w czerwcu. Teraz już tylko czekamy na Marsz Dmowski na zamek, który odbędzie się w czerwcu. Spróbujemy pomóc przy rozbiórce. Spróbujemy rozwiązać supę. O, jest. Może nam się uda. Wręcz będziemy mieli jakiś wkład w pracach rozbiórkowych. O, jest już. W jedną stronę to jest. Jeszcze druga strona. A. Jedną ręką jest ciężko. Może spróbujemy? Jest. Udało się. Czyli dokonaliśmy wsparcia ekipy. Wsparliśmy ekipę. Ekipa ma warte jest. W międzyczasie zobaczymy, co jest grane. Tam pod Urzędem Rady Ministrów palą się latarnie. Dlaczego nie widzę latarnie? A, palą się, są. Widać, jest. No, prądu ci u nas dostatek jest tani, bo Urząd Rady Ministrów to prąd dostaje, ma po starych cenach, albo może jeszcze przywileje mają finansowe, więc po co nie należy za wcześnie, bo może jeszcze komuś iść ciemno, by się przewrócił, potłukł, a tak światło świeci, przyświeca. Przyświeca nam. Telewizja Narodowa. Ekipa uwija się dość szybko. Z tej strony jeszcze także filmujemy krzyż. Dzisiaj przypominam cały czas datę. 14 listopad. Mamy 14 listopad. Minęło święto.
Minęła niedziela. Mamy poniedziałek, nowe rozdanie w każdej dziedzinie, tak jakby nowe przygotowania do polityki, nowe rozdania do wszystkiego. Zobaczymy, jak będzie się rozwijać sytuacja polityczna. Mamy już są ciężary, najodważniejsi ludzie noszą ciężary. Czasami to dobrze zostać filmowcem, wiecie? Tu pogadam coś po tego, a tu ekipa pracuje. No nie jest to może z mojej strony najuczciwsze to, ale no ktoś musi zrobić jedną pracę, czyli przygotować i rozbierać, i ktoś musi sfilmować. Krzyż to jest replika krzyża z Giewontu. Ostatnio sprzedałem taki, załóżmy taką formę tego, że to wygląda w taki sposób, że ten krzyż jest rozebrany na ten czas na Giewoncie, czyli zabrany z Giewontu i przywieziony do Warszawy. No i były osoby, co wierzyły to. Po pierwsze Dłoskiego idzie do czarnej Toyoty i jest pod twoją opieką. No dobra, i co ja mam za... Zaopiekować się. Bez szczegółu przecież. Agentura no tak. Słucha, jak się dowie. No tak, się przyjedzie dowie. I nam zrobi krzywdę. Ukradnie nam po pierwsze. No a mogą, nie? Mogą. Mogą chcieć. Kluczyk jest w sacyce. A w sacyce, tak? No. Aha. Ja te rzeczy newralgiczne, które trzeba, to włożyłem do srebrnej. Ja z nimi zaraz pojadę i wrócę za jakieś 2-3 godziny. Aha. Za dwie, no to dwie. Zaraz kładziemy naszą konstrukcję. No właśnie. Także proszę Państwa, dzisiaj dzięki staraniom naszego dzielnego sierżanta, pochwała organizacyjna. A propos. Będziecie widzieli, jak to jest. Dlaczego to robimy? Dlaczego wam pokazujemy? Bo jest to konstrukcja prosta, lekka i powszechna. Każdy narodowiec, jeżeli gdzieś chce zorganizować jakąś ważną imprezę, a już szczególnie imprezę wszystkich imprez, czyli 28 czerwca, ewentualnie tam w tych okolicach Marsz Wolski na Zamek, może się do nas zwrócić. Powiemy, jak to się robi, no ale zobaczcie, żebyście wiedzieli, żebyście mieli siłę i wiedzę, że nie jest to jakaś sytuacja strasznie trudna, jest to lekka. A chciałbym usłyszeć podsumowanie tych ostatnich kilku dni. Co doktor by powiedział? Bardzo jestem zadowolony. 5 dni i 5 nocy tutaj byliśmy. Krzyż z Giewontu został postawiony w rekordowo krótkim czasie, chyba mniej niż 12 godzin. Od 8.15 do 19.15, czyli 11 godzin. Dobrze powiedziałem? Tak, 11 godzin. Zwykle 12 godzin, jak się mieściliśmy, to był świat i ludzie. Także, no i tutaj trzeba pochwalić kolegę Szklennika. Marek Szklennik to jest bardzo dzielny człowiek, szef klubu sportowego Narodowe Śródmieście, którego Telewizja Narodowa jest patronem, bo mamy zespół sportowy. Dzielnych, silnych, młodych, zorganizowanych. Muszę któregoś razu umówić się z nimi i sfilmować tak ich jest. Wyczyny tak piłkarskie. Tak jest. No. To co, gotowi? Dobra. Nie, to ja tutaj. To ostatnie sekundy, kiedy ten krzyż stoi. Będzie to małe bum. Ale wy kładziecie tu. Co tu ma?
przykład, o, na tą stronę, nie? Mamy drugiego pana filmowca, bardzo słusznie. A po co? Przenoszę. Doktor Dźwigarz. No. Nie wiem, co oni kombinują. Pilnuj, żeby tam... O, pan się pośpieszy, bo tu... Uciekaj. Koniec. Udało się. Ty się nie obrażaj, powiem. Zobacz, co by się stało, gdyby poleciało 2 metry dalej, no. My podnosimy do góry, on się powiesił, żeby nam nie poszło. To jest idiota, no. Jest. Chciałem powiedzieć, że pies zdrapał samochód. Ofiar, aby nie było, nie było, fajnie poszło. Jest. Teraz będzie rozkładany. Bo w samochodzie jest, zauważyłem, drewno. Tak, w samochodzie jest drewno i trzeba dosypać. Tam zostało jeszcze parę bierwion. No. To je weźmiesz do czarnej. No. I zaradi po pierwsze wioski. No, a zmieszy się z tym drewnem? Wiesz co on zrobił? On się powiesił na tym drzewie. Aha. Rozumiesz? Nagrałeś to chyba. Później zobaczymy. No, no nic, pogodzimy się. Z Arturem, ale tak nie wolno. A to Artur. O, mało co nie rozwalił auta. No tak. Także kończymy relację. Jeszcze spojrzenie na Dmowskiego, który został sam. Krzyż został zdemontowany, przygotowywany do rozbiórki. Już niestety nie stoi krzyż za Dmowskim. Nasz Dmowski, patriota, którego nie lubią. Rzymianie go strasznie nie lubią. Byłem świadkiem agresji Rzymianki. Także powiedz nam, Roman, co o tym sądzisz? Myślę sobie, że doskonale wiesz, wiedziałeś, kim są ci ludzie i jakie zagrożenie dla nas niosą. Tym miłym akcentem kończymy.